Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszej postaci free to play i znowu zobaczymy, co się tutaj ciekawego pozmieniało. Więc tak, jeżeli chodzi o tą postać free to play, to mówiłem, że będą się pojawiać odcinki często, no ale niestety, tak jak zresztą słyszycie, no mam jakąś tam przeziębienie, coś tam, siedzę na kwarantannie, już to mówiłem w poprzednim odcinku, który dzisiaj wleciał, także no niestety nagrywam kiedy tam jakoś się lepiej czuję, kiedy ten głos jest lepszy, też was nie chcę męczyć, bo wiem, jak to się słucha takiej osoby, która jest przeziębiona. Tak więc no, znowu nam się trochę tych lochów uzbierało, no ale myślę, że dzisiaj sobie na spokojnie wszystko to zaktualizujemy. Ale może od początku. Jeżeli chodzi o twierdzę, wygląda ona w następujący sposób. Dobiliśmy sobie 12, salkę sobie zrobiliśmy na 11, kwatery na 10 i już w tym momencie lecimy kopalnię klejnotów na 10. No bo już będziemy się powolutku zbliżać, żeby te pierwsze 9 lochów zamknąć, no więc będziemy sobie chcieli dropić w końcu to serce. Jak widzicie, lochy wyglądają w ten sposób w tym momencie. Tutaj mamy chyba upadłego mnicha, a nie, tą burzę piaskową teraz lejemy, potem będziemy lać tego upadłego mnicha, jeszcze nam tutaj ten wojownik został, tak więc tak to po prostu wygląda. Pupilki wyglądają w następujący sposób: siorb 15, dzyńka 24. No jak widzicie, jeżeli chodzi o światło, mamy bardzo, bardzo fajną ilość jedzonek. Ponik 14, cząb 15, no i tutaj woda Crocs 18. Dzisiaj musimy sobie złapać orzesz kuna. Niestety już nam się powoli kończy awka, a tego czarnolasu jak nie było, tak nie ma. Ale wczoraj sobie złapałem na przykład tutaj tą okulnicę, wczoraj sobie też złapałem tutaj świetle tego niedosyta, więc no powolutku te pety jakoś gromadzimy. Mamy jedną walkę 21, już i tak nie ma wyjścia, musimy ją zrobić. Tu widzę, że kolega płomie łaza na 23 karmił, no to niestety wygląda na to, że przegramy. No ale trudno, nie wiem ile dzisiaj w petach zrobiliśmy, no te pety chyba 3-2, ale no mówię, no te pety free to play w tym momencie będą wyglądać tak, jak sami widzicie, że wyglądają. Dobra, ten ataczek sobie zrobimy później. Zakręć kołem fortuny, mam 5 razy znowu zrobić misję dnia, to zrobimy później. Kibla jak nie było, tak nie ma, to też was może w sumie ciekawić. Niestety od poprzedniego odcinka ani nam kibel nie poleciał w niedzielę, ani nam nie poleciał w poniedziałek, ani wtorek, ani no wygląda na to, że chyba w środę też nam nie poleci, dzisiaj jest środa. Bo wygląda na to, że no tak jak mówię, już kończymy awkę, a klucza jak nie było, tak nie ma. Szkoda, no ale co zrobić, no trudno. Tutaj mamy dopiero pierwszą walkę wygraną, więc machniemy może kolejną, cyk. Dobra, git, aha, zbrojownia. Czy nam dzisiaj coś ciekawego poleciało? No nawet jeżeli by nam poleciało, jak widzicie, tutaj mamy pierścionek, który nam poleciał bodajże z legendarnego lochu. Tutaj mamy tak samo coś, co mógłbym w teorii założyć, bo dostajemy 110 boków, a tracimy po 17 głównych cech. No ale jak widzicie, no teraz mi się ulepsza ta kopalnia, więc po prostu no nie mam gemów, nie? Nie mam gemów, żeby te epiki ubierać, bo nie mam po prostu co w nie wsadzić. Założyłem sobie tą potkę na zręczność, która tam nam poleciała z kalendarza jakoś niedawno, także jeszcze mam ją 2 dni, także musimy wykorzystywać. Tu mam jakieś 2 małe na wszelki wypadek w zapasie. Dobra, tu mamy jakąś potkę na szczęście, ale chyba nie będziemy jej kupać. No też mam problem, bo bardzo dużo, jak widzicie, epików czeka do kibelka, no a tego kibelka nie ma. Ja tutaj nie chcę ich za bardzo sprzedawać, no ale jak już nie mam totalnie miejsca, no to muszę. W sensie nie sprzedaję ich, tylko po prostu tutaj rozmontowanie leci u kowala, więc tak to wygląda. Dobra, pupilki wam pokazałem, jak to tutaj lecimy. No jakie będę robił przejścia, pewnie was ciekawi. No to tak, siorba będę na Lilarysia próbował, bo to jest raczej nawet dla free to play w tym momencie ok, zwłaszcza że mamy rozdzielone timery lochów i tutaj środowisk. W świetle będę bodajże z dzyńki na ptasia, tylko też będę ją musiał do setki. No tutaj to wiadomo, ponik, wykijadło będę próbował. Jeżeli chodzi o ogień, to chyba będę czompa jakoś do 25 karmił plus minus. Polecimy sobie tutaj w tego koguta, z koguta sobie przejdziemy idziemy na Smokiego albo na Pirodliszkę, jeżeli się tam jakoś Pirodliszka napatoczy, to lepiej na Pirodliszkę. No i jeżeli chodzi o wodę, to będę Kroksa jakoś do 45 plus minus, potem sobie będziemy lecieć na Siedmiornicę, z Siedmiornicy bodajże na chyba na Szlał Węża, o ile się nie mylę. No i tutaj z tego Szlał Węża będziemy zamykać, więc tak te przejścia wyglądają, także myślę, że nie będzie tragedii. No zobaczymy, jak to już będzie wyglądało w praktyce, jak faktycznie będziemy musieli co godzinkę próbować i klikać. Dobra, lożki, no to widzicie, jak wyglądają, twierdzę też wam pokazałem, widzicie, jak wygląda. No tak jak mówię, no tutaj jeszcze mi troszeczkę czasu zostanie, zanim zbudujemy tą kopalnię na 10. No a te lochy różnie idą. Dostaliśmy bardzo fajny łuk swoją drogą z misji, na streamie to było, więc kto był na streamie, ten wie.
Jak widzicie, tak on wygląda. Bardzo fajny rozrzut, bardzo fajna ilość zręczności, 410 z miejscem na kryształ, także od razu ubraliśmy. No i też to był powód, dlaczego nam tyle lochów tutaj padło, dlatego że właśnie zrobiliśmy sobie, dostaliśmy ten łuk, no i właśnie później lochy padały tak naprawdę praktycznie co godzinę. Tu możemy portal machnąć, ale 502, no praktycznie nic mu nie zabraliśmy, no ale trudno. Gildia wygląda w sposób następujący: 170 level średni, 515 rycerzy, po 164% tutaj XP Gold, no i portalu mamy 3%. Portal solo też odblokowaliśmy, jak pewnie zauważyliście, no ale w tym momencie możemy go sobie kliknąć, w tym momencie 35 milionów, no troszkę zbiliśmy mu, ale i tak jutro się odrodzi znowu do setki, także na razie nie ma niestety podejścia, żeby go tutaj próbować kliknąć. No i dobra, i chyba tyle, mogę wam tutaj w sumie, poczekajcie, to jest, tutaj mamy w naszego Wardęgę kochanego, co pod każdym odcinkiem z tego free to play mnie pytacie, po co ten Wardęga? Wardęga pilnuje, ja już mówiłem o tym w pierwszym odcinku, po tej mini przerwie. Że właśnie Wardęga jest po to, ale też pisaliście, żebym go zdejmował, bo rozprasza, więc teraz będę go włączał tylko na potrzeby właśnie wejścia tutaj w kalendarz. Więc tak, premia za codzienne logowanie, jak widzicie kalendarz to jest taki sam jak na poprzednim odcinku, tutaj się nie zmienia, no ale macie dowód, że codziennie sobie odbieramy. Dzisiaj była potka na siłę, którą w sumie mogłem użyć, bo i tak nie mam jednego slota zajętego, ale sprzedałem, to mój błąd też, no ale mniejsza z tym. Tutaj mamy tą potkę na zręczność trzeciego dnia, no i tak ten kalendarzyk wygląda. Dobra, dajmy wam tego. No i okej, tak naprawdę wydaje mi się, że tyle, tu możemy w sumie zmienić przeciwnika, ale niestety nic nam ciekawszego nie wylosowało. Przejdziemy sobie do oglądania tych lochów, zobaczycie co tam nam ciekawego poleciało. Aha, poleciał mi jeszcze, o, ten łuczek mi poleciał, co ciekawe poleciał mi on w tym samym momencie co właśnie łuk tutaj ten, który mamy obecnie założony z misji. Ten mi poleciał z tego co pamiętam z legendarnego lochu, chyba z jakiegoś bossa. No i ja już się podjarałem, bo wiedziałem, że to jest na 3 cechy. No i wchodzę, bo wie, jak dropi nam z legendarnego lochu jakaś rzecz generalnie epicka, no to nie widać, czy ona ma dziurę, czy nie. Dopiero jak wejdziemy w ekwipunek, no to widać. No i jak sami widzicie, no tak się podjarałem, a tutaj niestety bez dziury. No i co, no myślałem, czego nie używać, nawet mi pisali na streamie, żeby zrobić dziurę za surowce, bo to jest jeszcze niski level. No ale jak widzicie, no dziura w tym wypadku kosztuje 3000, prawie 200 kryształu. No to już jest spory wynik, no spora ilość można by powiedzieć. Rozrzut jest bardzo fajny na 3 cechy, no łuczek można powiedzieć, że idealny. No ale niestety, no nie ma dziury, więc trzymamy go na razie do kibla. Tutaj mamy ten jest równie fajny i ma dziurę, więc no wydaje mi się, że okej. I tak sporo już zrobiliśmy z tym łukiem. I w sumie już i tak niedługo będziemy musieli zmieniać, no bo już sporo leveli od tamtego czasu wbiliśmy. Aha, jeszcze legendarnego lochu wam nie pokazałem, to dobra, to nam się skończy misja. Właśnie tu też ktoś pisał sugestię, że jak robimy misję albo warte, to żeby można było wejść w statystyki tego lochu. No jestem jak najbardziej za, no bo jak sami widzicie, nawet tutaj robimy teraz misję, no i nie mogę wam pokazać, musimy poczekać, ale dobra, wejdziemy sobie do tutaj poczty, zapisane walki, no i lecimy od początku. W tym momencie jak widzicie jeszcze jest stary łuk, jeszcze jest 98 level, zręczności mamy 3, powiedzmy 1150, i tutaj tego wulkanicznego olbrzyma udało nam się pokonać. Aha, jeszcze mamy w ogóle arenę odblokowaną, to też wam nie pokazałem, to zaraz, już zapominam cały czas, że my odblokowujemy non stop nowe rzeczy. No tutaj z tym wulkanicznym olbrzymem tak wyglądała walka, tu jeszcze krytyk mocny z jego strony, jeszcze jakiś bloczek, no ale my tutaj widzimy też dwa krytyki, no i udało się go pokonać. Maska dość fajna, no ale niestety bez miejsca na klejnot, więc jej nie używaliśmy. Mamy tą właśnie, o, tu możemy sobie rozwinąć, tu powiedzmy, że rozwiniemy kolejne rzeczy. No zbieramy te runy, był jeden dzień taki, gdzie ja totalnie, chyba w poniedziałek to było, gdzie ja totalnie zapomniałem, że mam ten menadżer areny, więc można by powiedzieć, że w ogóle go nie rozwijałem niestety. No ale tutaj no powolutku lecimy, myślę, że gdzieś tak z 20 run sobie uzbieram i będziemy robić ofiarę. No ja tutaj chcę do mniej więcej pełnych liczb to wszystko rozwijać, żeby wiecie, ten czas był w miarę okej. Także no tak to wygląda, no mamy tego menadżera areny, odblokowaliśmy go, nie pamiętam kiedy, to w sumie zobaczymy po walkach w lochach, kiedy to dokładnie było. Jeżeli chodzi tutaj o osiągnięcia, to chyba nic ciekawego nie zrobiliśmy, to jeszcze zanim przejdziemy do tych walk to wam pokażę. Tu już wszystko dawno było, ten bezkres możliwości tu już wam mówiłem ostatnio. Aha, no zrobiliśmy osiągnij poziom 100, to tego nie było ostatnio, no ale to wiadomo. No i poczekajcie, czy coś jeżeli chodzi o te runy to mnie ciekawi. Nie, święty graal, no nie, no bo to dopiero jak milion tych run zdobędziemy, to dopiero będzie się coś działo. Okej, tutaj jeszcze nic nie możemy zrobić. Lecimy dalej, no z wulkanicznego olbrzyma widzimy, że mamy kolejny level.
Mamy też chciwego gremlina, który nam najprawdopodobniej da setny level. To już jest zwiadowca, no tak jak mówiłem, ze zwiadowcami idzie nam dość prosto. Tutaj mamy zręczności 3141, więc taka sama ilość, praktycznie nic się nie zmieniło, a i tak udało się go pokonać. Nie wiem, czy to nawet nie było w ten sam dzień, w który wam wrzuciłem odcinek z tego free to play, ale pewności nie mam. Zaraz tu zobaczymy w ogóle na datę. No tu jakieś uniki jeszcze z naszej strony, to też nie wyglądało wcale tak łatwo, zwłaszcza że on dał taki krytyk. No i kolejny epik, plus 60, jak sami widzicie, także potężny względem naszych rękawiczek, no ale niestety nie było dziury. Czy ja mam te rękawiczki? Mam, możemy w sumie przetestować. 103, dostajemy obrażenia na plus, no i no ale HP mamy na minus, no bo to jest w sumie gen na HP. No nie ma sensu, myślę, zakładać. No kurde, 60 to jest bardzo dużo. No ale gemy nam jednak dają 130. W tym momencie ten 130 to jest w ogóle jakiś stary. Tu już nawet 170 mamy, więc no sami widzicie, że no wydaje mi się, że nie ma sensu. Dobra, zrobiliśmy misję. Od razu wam pokażę szybko te statystyki lochu. W tym momencie jesteśmy na komnacie 68, gdzie już, poczekajcie, poniedziałek, sobota, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, dzisiaj mamy środę, czyli po 5 dniach jesteśmy na 69 komnacie. Tragicznie nam idzie ten log na free to play. Kto jest na streamkach, ten wie, że, bo robimy go na streamkach, że po prostu no jest tragedia, bardzo dużo, no nie farta mamy dużego, nie? Nawet wydaje mi się, że raz go zrobię na pewno, no bo to wiadomo, ale no drugi raz raczej mi się nie uda go zrobić. No co prawda jeszcze poczekajcie, tak jak mówię, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, czyli było 5 dni, no jeszcze nam zostało 6 dni, czyli najlepiej jakbym go po prostu dzisiaj skończył, no nie? A raczej nam się to nie uda, więc no niestety tak to po prostu wygląda. Także jesteśmy na 69 komnacie, w tym momencie 6 epików zdobyliśmy, przedmioty 2, jakieś tam złoto, no ale to niedużo, znalezione klucze zaledwie 8. No ale tak to po prostu wygląda, tutaj macie statystyki, także no większość opieków, tak jak mówię, no jest bez dziury, tutaj jakieś dziurą nam poleciały, ale to chyba nawet nie, jeden chyba z legendarnego lochu, a jeden chyba z jakiegoś tam zwykłego lochu, no ale mówię, no jeżeli chodzi o ten legendarny loch, no to pech jest niesamowity. Dobra, tu sobie możemy wziąć to za 5 minut, no i lecimy dalej, lecimy już szybko tutaj z tymi walkami. Król Jaszczur to jest bodajże przeciwnik, w sensie boss jakiegoś tam lochu, 10 na 10 w tym sensie, no ale okej, okay. No ten ma, tu jak widzicie, no statystyki praktycznie identyczne, już wybiliśmy setny poziom, to było po zabiciu bodajże tego gremlina, miałem zobaczyć datę, ale to zaraz spojrzymy. No to jest fajne, że zapisuję te lochy, bo mniej więcej mogę wam zobrazować, kiedy co się wydarzyło, no bo ja sam oczywiście nie pamiętam tego. Tu jakaś fajna buła z naszej strony, no ale my mamy bardzo dużo przewagi zręczności nad nim, więc zobaczcie, że te jego obrażenia są jakieś super. No i tu mamy znowu na wszystkie cechy dość fajny, można powiedzieć, pierścionek, no ale niestety po raz kolejny bez miejsca na klejnot. To było wszystko 28, zobaczcie, ile my tego 28 pokonaliśmy. Jaka tu jest broń? Tu jest jeszcze ta stara broń, okej. Tutaj mamy Yetiego, więc to jest chyba początek kolejnego lochu nowego, 101 level. O, i tu już mamy tą nową kuszę, jak sami widzicie, czyli to jeszcze było 28. Tak, dokładnie, czyli to był ten streamek, gdzie ja wrzuciłem o 20 wam ten odcinek z Free to Play, więc to wszystko się zadziało jeszcze tego samego dnia. No i tutaj z tą nową kuszą, no to już te lochy padały, jak sami widzicie, bardzo, bardzo łatwo. No ale okej, okay. No tutaj Yeti pokonany to był wojownik, jakiś zwykły itemek nam poleciał, smok ciemności to jest kolejny wojownik, zobaczcie, że nam tutaj o prawie 300 wzrosło, tak na, o ponad 300 chyba z tego co pamiętam, wzrosła nam zręczność, tu patrzcie jak na zło i na początku, my tutaj też jakieś krytyki, więc nie pozostajemy dłużni, no i te uniczki, prawie 400 tysięcy krytyk, 133 tysiące zwykły, 225 tysięcy, no i okej, okay. Tutaj można powiedzieć, że uniki pomogły i kolejny pokonany. Dobra, tutaj mamy ostatnią walkę 28, jaką zrobiliśmy z rosiczką bagienną, to jest mag co ciekawe, więc ona chyba padła w ogóle za pierwszym razem, także tutaj też git. No i zobaczcie, bardzo potężna bomba z naszej strony, 300 tam chyba 38 tysięcy, no i pokonana. I czekajcie, czy my już 29, to mamy 104 level, czyli 29 odblokowaliśmy menadżera areny z tego co widzę. Może was to ciekawić, więc macie właśnie datę, czyli 29, dzisiaj mamy bodajże 31, także no przez 2 dni zdobyliśmy 4 runy, więc no leci jak szalone. No ale tak jak mówię, no ja w poniedziałek praktycznie zapomniałem o klikaniu tej areny.
Tak więc tak to wyglądało. O, i tu dostaliśmy, jak widzicie, z miejscem na klejno na trzy cechy jakiś trinkecik 127. No i do tej pory go samego mamy ubranego. Wrzuciliśmy jakiś gemik, tu nawet w ogóle 186 na wytrzymałość. Tak więc tutaj go sobie zaczęliśmy używać. Dobra, lecimy dalej. Mamy czarnego upiora. Czarny upiór to jest zwiadowca po raz kolejny. No ja wiem, że tych walk trochę jest. Ja tak mówię, no miałem wam to nagrać mniej więcej co dwa dni, żeby tego się aż tyle nie zbierało. No ale widzicie, no różnie z tym bywa. W poniedziałek na przykład nie było streama, dlatego że się strasznie źle czułem. W sensie, no powiedzmy nie strasznie źle, ale jakoś tak wolałem sobie, wiecie, posiedzieć, pochillować, aniżeli tam 3 godziny dla was prowadzić streama. I ja to już pisałem w poniedziałek, dlatego polecam wam być na Discordzie. Kto tam nie jest, to przypięty komentarz albo link w opisie. No bo na Discordzie to już wam o 12 mówiłem, że dzisiaj się śli gorzej czuję, może nie być streama, ale jeszcze dam znać, no i potem dałem znać, że faktycznie nie ma. Więc na tym Discordzie no informacje macie najszybciej z pierwszej ręki, także polecam być. Okej, no i czarny upiór, tak to wyglądało, też mocny krytyk. Tu mamy żywiołaka ognia, czyli kolejny mag. On padł chyba za drugim razem albo za trzecim, o ile dobrze pamiętam. Tu widzimy, że pierwsze dwa krytyki, no i tutaj zwykły hitek, no ale było to dość proste. Dobra, mamy dalej okrutnego gremlina, to jest znowu zwiadowca. No zobaczcie, że magów mamy bardzo mało, jeżeli chodzi o te lochy. Tutaj przeważnie naszymi przeciwnikami to jest zwiadowca albo wojownik, co dla nas jako zwiadowcy jest okej. Jest okej, dlatego że no praktycznie z każdym wojownikiem albo zwiadowcą możemy wygrać. No pytanie, ile będziemy musieli zrobić właśnie tych uników, no nie? Dobra, tutaj tego gremlina także pokonaliśmy, już mamy 106 level, jak sami widzicie. Okej, pokonany, no to nam daje po 2,7 milionów expa. No na tamten moment to było dość sporo, ale już zauważyłem, że te lochy jesteśmy tak do tyłu, że lochy nam nawet nie dają całego levela. Lochy nam dają tam, powiedzmy, 3/4 levela, coś takiego. No ale normalnie na tym etapie lochy powinny nam dawać cały level. No ale jesteśmy strasznie do tyłu. No już tutaj jeżeli chodzi o dół, to zobaczcie, jesteśmy trzeci od końca. Co prawda przewagę tutaj nad przedostatnim i ostatnim mamy dość sporą, no ale i tak nie wygląda to jakoś super, dlatego że właśnie no te lochy nam, ciężko nam z nimi idzie. No teraz z tą bronią troszeczkę zraszowaliśmy, ale znowu niedługo ta broń będzie do wymiany. Okej, wulkaniczny olbrzym po raz kolejny, to jest też wojownik, nazwa ta sama, grafika chyba ta sama, nie jestem pewien, albo bardzo podobna. No ale tak jak mówię, to jest wojownik, oczywiście trudniejszy, mocniejszy od poprzedniego wulkanicznego olbrzyma, ale także udało nam się go pokonać. Sorki, że jestem taki prześwietlony na kamerce, ale dzisiaj świeci słońce, więc no trudno. Dobra, tutaj jak widzicie dużo uników, on nas nie może nas dziabnąć praktycznie wcale. Tu pierwsza buła, w sensie no już kolejna buła od niego. O, i to jest bardzo ciekawa walka, 444 tysiące, już tu chcę mówić w milionach z przyzwyczajenia, 444 tysiące. Zostało nam 5000 HP, no i my tutaj buła za 600 tysięcy, no i udało się też go pokonać, ciężko, bo ciężko, ale udało się. Dobra, lecimy, kolejny, olbrzymi smok, to wszystko jest ten strumień lawy, jak zresztą tu sami widzicie po tle tego lochu, więc no tak to po prostu wygląda. Kolejny wojownik, no te walki trwają długo, nie? A tutaj wolę wam pokazać walki z magami, bo to jest tam dosłownie kilka ciosów i koniec. No a tutaj jak wejdą jakieś uniki, wejdą jakieś bloki od tych wojowników, no to bardzo, bardzo długo się to ogląda. No ale i tak powolutku do przodu jakoś sobie ciśniemy. 264 tysiące i 354 również tysiące. Dobra, jakieś buty dostaliśmy swoją drogą. No ale to nic ciekawego, no to tracimy szczęścia 72, ale nie podmieniałem tych butów, chyba je po prostu rozmontowałem. No tutaj jeżeli chodzi o nasze epiki, to bardzo, zobaczcie, tu mamy na przykład plus 100 na trzech cech, a tutaj jeżeli chodzi o klaty i o te buty, to są w ogóle jeszcze z czasów, jak sobie dostaliśmy, jak były te za zrobienie stławki, był epik, to jest, no już wiecie ile to było tygodni temu, także to są z tego czasu właśnie epiki, także no sami widzicie, że tutaj 58, no to jest bardzo stary, no te buty też 72, także stare, tu już mamy 127, tu nawet na wszystkie cechy nam dają 107, więc no tak to po prostu wygląda. Dobra, tu możemy w sumie kolejną misję wziąć. Oj, zobaczcie, niespodzianka, mamy klucz do kibla, co ciekawe dzisiaj nam poleciał, także git, no już który dzisiaj, 31, także od 31 mamy kibel. Okej, fajnie, że to się stało na odcinku, to już przynajmniej będziecie wiedzieć. No to też dostaniemy osiągnięcie, że dostaliśmy tam kibel, ale to już nieważne, myślę, że to nie jest jakieś tam super wydarzenie, żeby czekać, aż się misja skończy. Ogólnie jadowity gremlin, to jest znowu boss któregoś tam lochu, z niego też najprawdopodobniej dostaniemy jakiś epik, ale już w tym momencie nie pamiętam jaki.
No zwiadowca, jak widzicie, no zręczności ma prawie 1000 mniej niż my, no ale tutaj HP zdecydowanie więcej, o pół miliona ponad, ale i tak, no jak sami widzieliście, zresztą pokonaliśmy go. Tutaj zobaczcie, bardzo mocna buła z naszej strony, on z tego co widzę nas prawie tu nie drasnął, chociaż nie, no teraz jakiegoś kryta, ale zobaczcie, porównajcie sobie nasze kryty, a jego kryty, no to jest zdecydowanie różnica, no i tutaj cyk, udało się, no i dostaliśmy właśnie ten wisiorek, którego niestety plus 34, no ale niestety nie ma on miejsca na klejnot, więc znowu nie możemy go z tego powodu używać. No i tutaj tym chyba lochem wbiliśmy 110 level, poleciał nam klucz do kolejnego lochu, tego którego tam teraz mamy na... Mogę wam pokazać, o, do tego właśnie 2 na 10. No i tutaj sobie pierwszego chyba pokonaliśmy, dokładnie, bo to był 152 level, a wreszcie lochów mieliśmy 154, także jak sami widzicie, no ten 152 level zaczęliśmy sobie atakować i on nam padł. No i to już jest przedostatni loszek, który mam przygotowany dla was, tak jak widzicie, no 110 poziom, tak jak mówiłem zresztą. No i tak, no i tak to tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą postać free to play, wygląda. Także no, grzybków mamy też sporo, bo nam leci z kółka. No grzybki już mamy przygotowane na event wielkanocny, no bo wszystko wskazuje na to. Być może już dzisiaj jest środa, to pewnie już ogłoszą o 16, jak wy to oglądacie, to już pewnie jest ogłoszone, że pewnie jakieś tam wszystkie eventy jakieś tam zrobią, żeby to jakoś połączyć, że będzie gold, exp i tak dalej. Także no na postaci free to play jest wskazane, żeby zrobić 3 paski przez najbliższe bodajże 4 dni. Zakładam, że to będzie od piątku do poniedziałku, także no tak jak mówię, no te grzybki musimy mieć zdecydowanie odłożone na tą naszą postać, no ale okej, okay. No i tu mamy Dragora Mrozu, jak widzicie 154 level, to jest bodajże nie 9 loch, tylko 8, o ile się nie mylę, no i tutaj też jakiś krytyk, no te uniki, no jakoś to można powiedzieć, że sprawnie idzie, ale tak jak mówię, już powoli będziemy musieli sobie tą broń znowu wymieniać, jak nam coś ciekawego poleci. I okej, okay, mamy tu jakąś ziarenkę, za minutę jeszcze mamy loszek, ale chyba nie będę przedłużał, tak mi się wydaje. Co ja tu wam mogę jeszcze pokazać? No tak naprawdę już 21 minuta, tak naprawdę za wiele pokazać wam tu już nie mogę. No ten fajnie, że nam klucz do kibla poszedł już dzisiaj sobie, powiedzmy, że taki atak nie był zbyt opłacalny, ale niech będzie. Już dzisiaj sobie jakiś pierwszy epik wrzucimy, to od razu go rozmontuję tutaj u tego kowala. I okej, okay, tak naprawdę chyba to, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. No jeszcze mogę wam pokazać podstawy, tutaj delikatnie podbiłem boki, nie pamiętam, czy to było na ostatnim odcinku, czy nie. No ale jak widzicie, zręczność mamy na 800, wytrzymałość mamy na 780, tu mamy 450 szczęście. Tu 17%, cyk, pancerz, no ale to wiadomo. No i póki co sobie lecę do 800 tutaj w to HP, a dalej będziemy myśleć, co będziemy dalej robić. Tak sobie zostałem 20 tysięcy w ekwipunku bezpieczne, żeby po prostu mieć w razie czego. Dobra, 15 sekund do tego lochu, no już przetrzymałem was, jeszcze sobie klikniemy tą darmówkę, co my bijemy? Bijemy tą burzę piaskową, może nam się uda ją pokonać, no jeżeli nie, to trudno, i będziemy kończyć ten odcinek, także ja już tutaj może puszczę walkę za 2 sekundy, ok, już chyba możemy, żeby nam czasem grzyba nie zabrało. Miałem w ogóle jedną sytuację na tej postaci, że zaatakowałem za darmo, miałem jakiegoś laga. Aha, to jest w ogóle mag, to ja nawet nie wiedziałem, że to jest mag, ja myślałem, że to jest zwiadowca. No zobaczcie, ale my tutaj żadnych krytyków. O, i on na koniec krytyk. Kurde, no jakbyśmy z jeden, myślę, taki krytyk mocniejszy machnęli, to on by był do zrobienia. Ale dobra, będziemy próbować co godzinkę. Miałem taką jedną sytuację, że miałem laga, chciałem kogoś zaatakować za darmo, a zaatakowało mi i za darmo, i od razu za grzyba. Także jednego grzyba w ten sposób straciłem na tej postaci. No ale mniejsza z tym. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i oczekujcie na kolejne odcinki z naszej postaci free to play, o ile wam się podoba taki format odcinków i taka seria. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!